Nagrody nazwane jego nazwiskiem są uznawane za najbardziej prestiżowe, za najbardziej prestiżowe w świecie nauki, w świecie najważniejszych naukowych dyscyplin. Dziś słów kilka o ich twórcy. No właśnie, w, w, słowem. Wstępu było delikatne zaznaczenie, że bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Alfred Nobel. Twórca, wydawałoby się, nagród nie bez kozery nazywanych jego imieniem, no bo rzeczywiście był. Burcum nagrody Nobla zapisał pewne specyficzne frazy w swoim testamencie, które dotyczyły tego, jak ma być rozporządzany jego majątek, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, i do kilku albo kilkunastu ciekawostek związanych z nagrodami Nobla, zachęcam was gorąco do tego, żeby subskrybować nasz kanał, żeby Unosić łapkę w górę, żeby w komentarzach dzielić się wrażeniami. No i naturalnie zachęcam Was także do tego, żeby spojrzeć na platformę Patronite, gdzie możecie nas oczywiście odnaleźć. No ale dobra, tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do Alfreda Nobla. No nie ma tutaj kompletnego zaskoczenia, jeżeli powiem, że był to szwedzki chemik, który żył w latach 1833-1896, czyli jesteśmy w wieku XIX. No i powszechnie Alfred Nobel znany nam jest jako twórca dynamitu. No właśnie, jako twórca dynamitu jest znany. Pod koniec życia Alfred Nobel mm, zdał sobie sprawę z tego, że jego wynalazek powoduje więcej szkód niż więcej pożytku. No i właśnie, będąc już prawie że na łożu śmierci. W swoim testamencie, spisanym co ciekawe, wiemy to dokładnie w Paryżu 27 listopada roku 1895, Alfred Nobel oferuje swój majątek. No wtedy, pod koniec wieku XIX, był to majątek naprawdę spory, bowiem liczył ponad 30 milionów ówczesnych koron szwedzkich, przeznaczył ten majątek na stworzenie specjalnego funduszu, z którego dochody miały być dzielone w formie pięciu nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w takich dziedzinach nauki jak fizyka, chemia, fizjologia lub medycyna, literatura, a także na w takim bardzo specyficznym polu, na polu zbliżenia między narodami, na polu rozbrojenia i krzewienia idei pokojowych. Mowa tu oczywiście o pokojowej nagrodzie Nobla. No i mamy słynny zapis w testamencie. Alfred Nobel w niedługim czasie umiera. Umiera na atak serca 10 grudnia roku 1896 w swoim domu w Sanremo. No, był tak. Bogaty, że mógł sobie oczywiście pozwolić na to, by kupić dom w pięknym San Remo. Kłopoty z egzekucją testamentu sprawiły, że nagrody po raz pierwszy przyznano dopiero w roku 1901, w piątą rocznicę śmierci fundatora, bowiem trwały przez wiele lat właśnie wspomniane przeze mnie spory. Spory prawne dotyczące tego no, czy istotnie wola Nobla spisana w Testamencie może zostać urzeczywistniona, czy ta jego ogromna fortuna może stać się podwaliną pod fundusz, fundusz dla wybitnych? Naukowców. Tak się oczywiście stało. Mamy rok 1901, więc już moi drodzy, jesteśmy w wieku XX, bowiem to w 1901 roku rozpoczyna się wiek XX i mamy pierwsze przyznanie nagród Alfreda Nobla. No właśnie. Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie. No i pokojową nagrodę Nobla, warte to jest zaznaczenia, otrzymali wtedy bardzo znamienici ludzie, bowiem byli to Henri Dunant, który był założycielem Czerwonego Krzyża, i Frédéric Passy, też bardzo mocno zaangażowany w ruch dotyczący światowego pokoju i humanitaryzmu przede wszystkim, i to oni są pierwszymi laureatami pokojowej nagrody Nobla. No dobrze, przechodzimy dalej, bowiem wspomnieć trzeba, że tradycja wręczania nagród Nobla jest yy, bardzo specyficzna, jest utrzymywana do dnia dzisiejszego, bowiem od roku 1902 nagrody są wręczane oficjalnie podczas Wielkiej Gali przez króla Szwecji. I co ciekawe, od tamtego czasu, czyli od roku 1902, do dnia dzisiejszego, nagrody są wręczane podczas uroczystości odbywającej się dokładnie 10 grudnia. Zawsze 10 grudnia wręczane są słynne nagrody Nobla. No i tak, każdy z laureatów oczywiście ja Wam wszystkim życzę, byście byli laureatami tej nagrody każdy z laureatów otrzymuje złoty medal, złoty medal z podobizną alfabetyczną. Freda Nobla oraz honorowy dyplom. No i naturalnie Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy. No jednak trzeba pamiętać o tym wymiarze finansowym, bowiem Y, laureat takiej nagrody otrzymuje dosyć pokaźno, pokaźną sumkę. Do 2012 roku było to 10 milionów koron szwedzkich, czyli no jakbyśmy to przeliczyli na złotówki, to około 4,5 miliona złotych. Od 2012 było to 8 milionów koron szwedzkich, czyli circa about około 3 miliony 600 tysięcy. Natomiast w 2017 roku nagroda pieniężna wyniosła 9%. Milionów koron szwedzkich, czyli około 4 milionów złotych. Naprawdę, naprawdę sowite wynagrodzenie dla laureata Nagrody Nobla. No i trzeba jeszcze raz powtórzyć, dziedziny, dziedziny, w których te nagrody są przyznawane. Mamy Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii, w dziedzinie fizjologii lub też medycyny, w dziedzinie literatury oraz pokojową Nagrodę Nobla. No właśnie. Czegoś nam tutaj brakuje, prawda? Ale przechodzimy dalej. No, gdzieś nam coś już może świtać, bowiem wiemy, że też pośród tych nagród jest nagroda Nobla przyznawana w dziedzinie ekonomii. No, niemniej jednak należy zaznaczyć, że Alfred Nobel wcale o ekonomii nie myślał jako o dziedzinie, w której trzeba by przyznać nagrody, bowiem jest to wymysł pochodzący z roku 1968. W roku 1968 Szwedzki Bank Narodowy ustanowił w dziedzinie ekonomii nagrodę imienia Alfreda Nobla. Nie była ona zapisana w jego testamencie. Wtedy też zdecydowano, że nie będzie już się w przyszłości zwiększać liczby dziedzin, w których to można otrzymać nagrodę Nobla, tylko i wyłącznie. Te dziedziny, o których do tej pory powiedzieliśmy, no, najmłodszą dziedziną jest dziedzina ekonomii, tylko i wyłącznie w nich można otrzymać to najbardziej prestiżowe wydaje się na świecie odznaczenie. No, w przeciwieństwie do innych nagród. Światowych nagród. Do nagrody Nobla no, musimy uzyskać yy, nominację, ale te nominac ta nominacja nie jest wcale taka prosta, bowiem są, jest ona bardzo długa, jest rygorystyczna. No, podobnie także jak proces samego wyboru laureatów. Z tego powodu, między innymi, ta nagroda, tak jak wspomniałem, jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych na świecie. Nie jest tak prosto zostać nominowanym, bowiem tak, Propozycje dotyczące nominacji składa 3000 wybranych osobistości. Fundacja Nobla podaje, że do pokojowej Nagrody Nobla nominować mogą następujące osoby czy też instytucje: członkowie parlamentów i rządów, członkowie sądów międzynarodowych, rektorzy uniwersytetów, profesorowie nauk humanistycznych, historii, filozofii, prawa i teologii, dyrektorzy pokojowych instytutów badawczych oraz zagranicznych instytutów politycznych, laureaci pokojowej nagrody Nobla, członkowie zarządów organizacji, które otrzymały pokojową nagrodę Nobla, byli i aktualni członkowie norweskiego komitetu noblowskiego byli doradcy mianowani przez norweski instytut noblowski no, więc lista osób mogących złożyć nominację do pokojowej nagrody Nobla jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Ostateczny termin zgłaszania nominacji upływa zawsze 31 stycznia. Automatycznie dyskwalifikowane są nominacje własnej osoby, więc niestety sami siebie do tej nagrody nominować nie możemy, oraz nominacje osób zmarłych. W odróżnieniu od innych nagród, komitety noblowskie informują o stosowanych przez siebie kryteriach dopiero. Po 50 latach od wyboru laureata. Więc nie jest tak, że laureat od razu dostaje informację, no, Dlaczego, jak przebiegał cały proces wyboru właśnie tej osoby na laureata Nagrody Nobla, po upłynięciu oczywiście terminu, komitet zbiera i selekcjonuje około 200 kandydatów. Lista jest wysyłana do wybranych ekspertów z dziedzin nominowanych, po czym, no, to ta selekcja, yy, bardzo mocna selekcja, i w wyniku tej selekcji zostaje tylko i wyłącznie 15 kandydatów. Następnie komitet przesyła swoje rekomendacje w zależności od rodzaju nagrody do akademii lub odpowiedniej instytucji, której członkowie głosują nad wyborem zwycięzcy. Widzicie, ta cała procedura nie jest, tak jak wspomniałem, procedurą prostą i no, jest czasochłonna przede wszystkim. Od roku 1974 statut Fundacji Noblowskiej stanowi, że nagrody nie mogą być przyznawane pośmiertnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy laureat umrze po ogłoszeniu, że został wyróżniony. Zdarzały się w historii nagród Nobla takie przypadki. Wcześniej natomiast, przed 74 rokiem, nagrodę Nobla otrzymały tylko dwie osoby, znaczy otrzymały oczywiście pośmiertnie. Byli to dwaj Szwedzi, czyli Dag Hammarskjöld i Erik Axel Karlfeld. No właśnie. Sekretarz generalny ONZ, czyli wspomniany przeze mnie Hammar otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w roku 1961. Krótko po tym, jak zginął, zginął w katastrofie lotniczej w Afryce. Natomiast poeta, poeta Carferd otrzymał również literacką nagrodę Nobla krótko po swojej śmierci w roku 1931, ale ciekawostka jest taka, że on odmówił w roku 1918 przyjęcia nagrody Nobla. No raz już. Chciał, chciano mu ją wręczyć, odmówił jej przyjęcia, natomiast drugi raz mu ją próbowano wręczyć. No oczywiście nie doszło to do skutku, bo wiem, zmarł i otrzymał ją pośmiertnie. Natomiast są to tylko dwa przypadki y, osób, które otrzymały nagrodę Nobla już po swojej śmierci. 12 kwietnia roku 1888 o troszeczkę się cofamy w Cannes y, we Francji zmarł starszy brat Alfreda Nobla, Ludwik. No i Tamtejsza gazeta, francuska oczywiście, Le Figaro, pomyliła braci i poinformowała na pierwszej stronie o śmierci Alfreda. W taki oto sposób tytułując tą pierwszą stronę. Człowiek, którego trudno nazwać dobroczyńcą ludzkości, zmarł wczoraj w Cannes. To Nobel, wynalazca dynamitu. Więc widzicie moi drodzy, no, jaką właśnie łatkę przypięto Alfredowi przez to, że wynalazł dynamit. I to też mogło go bardzo mocno zaboleć, i między innymi niektórzy twierdzą, że, no, właśnie dzięki tej opinii, tej opinii tego wynalazcy, który to tak nie do końca przysłużył się ludzkości, Alfred zdecydował, że w testamencie swoją fortunę, którą zarobił na dynamicie, przeznaczy na wspaniałe naukowe odkrycia przynoszące ludzkości tylko i wyłącznie pozytywne aspekty. Natomiast wśród laureatów mamy kilka no takich gagatków, e, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, że no, nie zasłużyli do końca na Nagrodę Nobla. bowiem w roku 1918 Nagrodę Nobla z chemii otrzymał Fritz Haber. Fritz Haber, który jest także jednocześnie uznawany za zbrodniarza wojennego, bowiem no, jego doświadczenia, jego eksperymenty i jego wynalazki podczas I wojny światowej służyły do bardzo brutalnej walki z wojskami ym, przeciwnymi. No i tutaj kontrowersja nie mała, bowiem zbrodniarz wojenny, a nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymał. Ale zobaczmy dalej. No, zostawmy tego gentlemana. Przejdźmy do kolejnych kontrowersyjnych m, historii dotyczących wręczenia Nagrody Nobla. No mamy rok 1923, dziedzina fizjologia i medycyna. Wręczenie Nagrody Nobla za odkrycie insuliny. No właśnie. Za odkrycie insuliny Nagrodę Nobla otrzymali Frederick Banting oraz John Macleod. N, no Ciekawe jest to, że ten ostatni w ogóle nie brał w, y, udziału w pracach nad y, odkryciem insuliny. Natomiast w całym tym rumorze zapomniano, jak gdyby o człowieku, który bardzo mocno był zaangażowany w prace naukowe nad odkryciem insuliny, czyli Charles Best. On jak gdyby przez komitet Noblowski został w ogóle pominięty. Y, no i tu nie dziwię się, gdyby był bardzo rozgoryczony, z pewnością taki był. No bo jeżeli człowiek, który nie uczestniczył w pracach nad insuliną otrzymał Nagrodę Nobla, a on, ten który uczestniczył, tej nagrody nie otrzymał, no jest to zupełnie nieeleganckie, drogi komitecie noblowski. W roku 1949 Egas Moniz, też kontrowersyjna postać, otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad leczniczymi efektami lobotomii, co było no, bardzo kontrowersyjnym odkryciem, trzeba to też zauważyć. W związku z tym zostały złożone liczne protesty, jakim prawem on właśnie otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Między innymi autorką jednego z tych protestów była no, jedna z ofiar lobotomii, czyli Christine Johnson. Ona bardzo mocno protestowała przeciwko temu, żeby no, ten człowiek otrzymał to prestiżowe yy, odznaczenie. No dobrze, przechodzimy dalej, bowiem w roku 1974 jesteśmy w dziedzinie Fizyka. No i właśnie, nagrodę z fizyki za odkrycie pulsarów otrzymali Anthony Hewish i Martin Ryle. No, tylko trzeba dodać jedno, że nie byli ci panowie e, twórcami tego odkrycia, bowiem za twórczynię tego odkrycia, e, za rzeczywistą odkrywczynię, e, uznawana jest doktorantka Hewisha, pani Jocelyn Bell. Ona to jako doktorantka odkryła. Właśnie kwestie pulsarów w zakresie fizyki, natomiast no, była doktorantką, więc możemy tutaj powiedzieć, że e, pan, pan i pan profesorowie przypisali sobie jej odkrycie. Mamy tutaj teraz, moi drodzy, do czynienia z y, bardzo ważną postacią w historii XX wieku, bowiem Mahatma Gandhi był on nominowany do pokojowej nagrody Nobla pięciokrotnie między rokiem, rokiem 1937 a 1948. Nigdy nie został jej laureatem. Okazało się po latach, że chciano go uhonorować w roku 1948. No jednak został zamordowany na początku owego roku i zdecydowano, że, no nie, pośmiertnie Gandhi Nagrody Nobla nie otrzyma. Przechodzimy dalej, zostawiamy Gandiego, bowiem, no właśnie, musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej dziedzinie nauki, która nie została ujęta w Nagrodzie Nobla. Mowa tu oczywiście o matematyce. No właśnie, jest kilka prawdopodobnych powodów, dla których Alfred Nobel nie stworzył nagrody dla matematyków. Sądzi się, że zamierzeniem Nobla była nobilitacja wynalazków i odkryć przynoszących ludności i ludzkości największe korzyści. No i chciał on przede wszystkim uhonorować prace praktyczne, nie tylko teoretyczne. No uznawał matematyków tylko i wyłącznie za teoretyków. Dzisiaj kwestia bardzo dyskusyjna. Natomiast jest też jeszcze jedna bardzo popularna Teoria mówiąca o tym, dlaczego matematycy nie zostali przez Nobla uhonorowani, bowiem no, miały tutaj zagrać dużą rolę względy osobiste. E, tutaj mamy do czynienia z panem, który nazywał się Gosta Mitak Leffler i był matematykiem, i podobno on odbił e, Noblowi dziewczynę, dlatego też Nobel. Był przez całe życie zawiedziony matematykami i nie chciał ich w żaden sposób honorować. No, właśnie, musimy powiedzieć o kontrowersjach. Kontrowersją z pewnością jest Józef Stalin. Józef Stalin, który, yy, którego kandydatura była wysu wysuwana do pokojowej nagrody Nobla aż dwukrotnie, bowiem w roku 1945 i 1948, i zawsze miała jednakowe uzasadnienie za wysiłki na rzecz zakończenia II wojny światowej. No byłoby to horrendalne, gdyby Józef Stalin otrzymał pokojową nagrodę Nobla, niemniej jednak w historii tej nagrody był zgłaszany dwukrotnie. Przejdźmy dalej, bowiem moi drodzy trzeba powiedzieć, że no z drugiej strony Adolf Hitler. Adolf Hitler i jego kandydatura także była wysunięta do pokojowej nagrody Nobla. Miało to miejsce w roku 1933 i ona była wysunięta przez członka Stortingu Erika Gottfrieda Christiana Branta. No, zadeklarowanym ten dżentelmen był antyfaszystą i nominację Hitlera tłumaczył jako ironiczną krytykę ówczesnej debaty politycznej w Szwecji. Była to jego z kolei odpowiedź na nominację Neville'a Chamberlaina, zgłoszoną przez grupę parlamentarzystów, do której to nominacji Brandt odnosił się bardzo sceptycznie. No, przyznać trzeba, że ani Neville Chamberlain, ani Adolf Hitler tym bardziej na nagrodę pokojową nie zasłużyli. Yy, w latach 1939-1943, no właśnie, pokojowej nagrody Nobla nie.

No Nobel Peace Prize this year. Od roku 1991 przyznawane są za to tak zwane antynoble. Antynoble są przyznawane za prace, które, no, po pierwsze, najpierw śmieszą, a później skłaniają do myślenia oraz odkrycia, które, no, nie mogą lub też nie powinny być nigdy powtarzane. No właśnie, jeżeli jest naukowiec, który ma bardzo. W cudzysłowie, yy, głupie odkrycie, to ma bardzo dużą szansę na to, żeby dostać Antynobla. Ale moi drodzy, przechodzimy dalej przy kwestii Antynobli, no bo tam też jest nagroda finansowa. Jeżeli ktoś dostaje Antynobla, to dostaje potężny zastrzyk pieniędzy, bowiem dostaje 10 bilionów dolarów Zimbabwe. No w przeliczeniu yy, po kursie takim nawet dobrym to jest około 4 dolarów amerykańskich. Więc dostaję naprawdę sowite wynagrodzenie. Yy, no i na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Życzę wam serdecznie, żebyście antynobla nigdy nie dostali, żebyście dostali tego właściwego Nobla i będę bardzo wdzięczny za wasze komentarze, za wasze opinie. Yy, będę bardzo wdzięczny także za to, że Będziecie z nami podczas kolejnego premierowego odcinka z cyklu Dawno temu.